Witam. Dzisiaj następne dwie paczuszki z Chin. Jedna będzie z AliExpress, ta mniejsza będzie z Wishką. Powinny być to akcesoria do Samsunga S5, czyli ładowareczka z Wishką. I dwie case'y, dwa takie tui z AliExpress. Obydwie paczuszki nierejestrowane. Z Wishką nadana została, tutaj widać, 3 marca, a z AliExpress 11 marca, a dotarły w tym samym dniu. A jak tu sprzedawca napisał, case to jest 5, sztuk 2, powinna wartość 3 dolary. Tutaj wartość zadeklarował sprzedawca 8. Dobrze, rozetnijmy może pierwsze, tu sklejone jakąś taśmą, jakby to było rozerwane wcześniej. Zobaczmy, jak chcę tam uszkodzić. Ops, 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 ops. Bałagan jak zwykle na bok. I na bok. I to jest jakiś taki pierwszy raz widzę takie. Nie, to coś pomieszał mi tu sprzedawca. Powinny być dwa. A przepraszam, obydwie paczuszki to są paczuszki z Wishką. To są przyszły takie LEDowe. Case'y, one powinny świecić ładnie. Po założeniu na telefon, niestety muszę się wybrać do miejscowości pod moim miasteczkiem. To jest, widzicie, taka książeczka wyciągana, pokazane, że to jest telefon. To jest dość grube, takie silikonowe. Tu jest nawet widać taka zaślepka zasuwana, nie wiem po co. Taka wstawka. Ma to świecić ładnie LEDowo. Zobaczymy. Drugie to jest na iPhone'a 5. Wypakuję to, zobaczę. Bo niespecjalnie wiem, jak to ma działać. Sprawdzę to dopiero po założeniu na telefon. To samo, taka wkładka w postaci telefonu, zasuwany. To powinna być aparat. Tu co tutaj jest w iPhone 5, to zobaczę na żywym organizmie. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać, czas pokaże. Jak po sprawdzeniu zabierzemy to na bok. Zobaczmy teraz jeszcze, ale to już będzie na pewno ładowareczka do Samsunga 5 Galaxy S5. Ups, ups. Ups. Jak zwykle na bok. Kabelek pusto. I co tu mamy? Adapterek 2-amperowy, 5V 2A, czyli ładnie, fajnie, że 2-amperowy. Próbujemy to, otworzymy. Nie pamiętam trochę, ile to kosztowało, ale tanie nie było. Ładnie zalokowany. To jest właśnie końcóweczka od S5. Note 5 chyba też takie ma. Trójka z tego co widziałem chyba również. Widać, nie jest to takie samo zwykłe micro USB. Z drugiej strony zwykłe USB.
I to takie. Na tyle w tym filmiku dzisiejszym. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.